Dobra, jedziemy. No to w tym miesiącu mamy tutaj z nami Anię, która ćwiczy już w crossboxie naszym od prawie roku. Jak to się wszystko rozpoczęło z namaniem? Filip mnie zmusił. Zmusił. Filip, żeby nie, wszyscy wiedzieli. Na pierwsze zajęcia takie próbne, a później nic gruchy, nic gruchy, nie wiedziałam, dopłacił mi całe intro i tak no już zostałam. I tak zostało, tak? A co sprawiło, że zostałaś? Ludzie. Ludzie, tak? A co w takiego specjalnego w tych ludziach? Są super. Aha, czyli... Fajni, weseli, nie ma takich, że nie zadzierają nosa, są tacy, wiesz, jak rodzinka. O proszę, no to super, fajnie. A teraz ostatnio mieliśmy właśnie okazję doświadczyć tej magii openów, które skończyły się w piątek. Jak tam wam poszło? Powiedz trochę o tym. Wygraliśmy. A, brawo, gratulacje. Wygraliśmy, nie, było fajnie, fajna zabawa. No, ćwiczenia ciężkie. Ale było spoko, fajnie. Co takiego stało się w czasie tych 5 tygodni? Co najbardziej zapamiętasz? Grypę. Proszę. No to dobra. Przysiady. Podciąganie. To co największą trudność sprawia. O, czyli nad czym trzeba pracować. Będziemy wiedzieli, co teraz robić przez najbliższe miesiące, aż do następnego opena. Tak, naprawmy kolana. Aha, kolanka jeszcze, no to będziemy musieli na tym popracować. I jak wyglądała na przykład sprawa, jeżeli chodzi o skakankę, o dron? Zaczynam dobrze, właśnie, tak? Już 13 pod rząd. No właśnie, no to trzeba się pochwalić, no nie? Pod rządami, tak. O, elegancko, elegancko, gratuluję. Czyli przed openami jak to wyglądało jeszcze niedawno? No, tak robiłam, wiesz, jeden double, drugi pojedynczy, tak wiesz, na zmianę. Ewentualnie 3 pod rząd, ale tak to... A teraz już wyszło 13, no to brawa, wielkie brawa. Na drążku jakiś progres też przez to, że tyle tego było przez ostatnie kilka tygodni? Już nie skakałam z boksa ostatnio, tylko z tego. Czyli nie? Troszeczkę niżej. Tak, to już jest trochę niżej. Ta nie, no to tu mam ręce słabe, ale jak się tak rozbujam, to już fajnie nie chodzi do góry. Już zaczynają wchodzić, no nie? Teraz... No jeszcze to nie jest to, co chcę. No wiesz, wiadomo, trzeba siłę jeszcze zbudować i będzie... I robię pompki już zwykłe. O proszę. No to też była okazja tutaj wykazać się w trakcie openów, bo były wprawdzie pompki przy ścianie, stanie na rękach, ale skalowane były do tych na ziemi, tak? Czyli brawa, brawa, same super sprawy, super rzeczy, no nie? Czyli już za rok będziesz wiedziała, co takiego, nad czym należy pracować przez ten najbliższe 10-11 miesięcy. Będę się podciągać. No to teraz trzeba to tylko wdrożyć w życie. A jakbyś miała zachęcić kogoś, kto jeszcze nie jest zdecydowany, nie wie jak to może wyglądać, może trochę się obawia, zanim do nas przyjdzie, co byś powiedziała takiej osobie? To nie jest tylko dla młodych, to jest dla wszystkich. O właśnie, to znakomite. I super miejsce, żeby się wyładować. A proszę, no to fajnie. Wielkie dzięki w takim razie za rozmowę i do następnego. Piąteczka. Brawo.